uderzyć. To jest malarstwo połączone z rysunkiem. Takie w sumie monochromatyczne obrazy, akurat jeżeli chodzi o te, to ten jest ze złotem. Wierzyk jest ostatnią częścią krytyku. Jedną częścią było być, drugą częścią było czuć, a teraz jest wierzyć. Jest to taki mój indywidualny zapis moich emocji, pragnień, tęsknot, miłości. Mocne, emocjonalne malarstwo. Mamy dzisiaj czwartą edycję projektu OKO. OKO, czyli akronim Ostrawa Katowice Opava. W czwartej edycji wracamy ponownie do galerii SPAW w Katowicach, ponieważ tu się odbyła pierwsza edycja. Drugą edycję mieliśmy w galerii Kupę w Opawie, natomiast trzecia edycja odbyła się w Ostrawie, w Urzędzie Miasta. Teraz z radością możemy wrócić. Jest to bardzo dla nas ważny moment, ponieważ jest to pierwszy wernisaż po czasie zamknięcia z powodu koronawirusa. Będzie on też uświetniony wręczeniem dwóch medali brązowych zasłużonych dla kultury Gloria Artis dla naszych kolegów Jerzego Łachomskiego oraz Jakuba Beczka. A w dzisiejszej odsłonie projektu OKO przedstawiamy trzy kobiety. Nie ma tym razem fotografii, natomiast zobaczymy z Ostrawy Olgę Morawcową, która pokazuje świetne grafiki. Katowice reprezentuje Jolanta Barnaś z malarstwem i Opawę będziemy mogli zobaczyć w wydaniu Zdenki Pawliczkowej, która pokazuje nam rysunki wykonane ołówkiem. Cały wernisaż jeszcze uświetnił dwójka wspaniałych muzyków, Katarzyna Puma-Piasecka na keyboardzie i śpiew oraz Puszma, gitarę i harmonię.